Witam, witam. W tym filmie sobie porozmawiamy o tym, jak, w jaki sposób jesteś zniechęcany do tego, żeby być bogatym. Mianowicie jest to robione przez system ocen, przez Kościół katolicki oczywiście, przez środowisko, przez społeczeństwo. Tak naprawdę oni nie chcą, żebyś był bogaty. Polecam filmik Roberta Kiyosakiego, gdzie właśnie mówi, tytuł jest Oni nie chcą, żebyś był bogaty. Dlatego, że biednymi ludźmi, którzy nie mają jakichś swoich aspiracji na więcej, łatwiej jest takimi ludźmi manipulować. Więc po to został stworzony system edukacji, który jest od 1817 roku, czyli z XIX wieku, czyli ma ponad... no, sami wiecie ile. Przestarzały i tak dalej. Ja na przykład słyszałam, że w szkole w Anglii, bo tutaj mam też znajomych, że po prostu nie mają ocen, że nie ma czegoś takiego jak oceny w ogóle. Przynajmniej w tych pierwszych klasach secondary school to się nazywa coś takiego. No, więc nie ma czegoś takiego. Więc po prostu zniechęcają poprzez różne sposoby, właśnie na przykład mówiąc ci, wmawiając takie właśnie, że znajdź sobie dobrze płatną pracę. Nie, najpierw tak, skończ szkołę, idź na studia, znajdź sobie dobrze płatną pracę i później tak ciągnij do emerytury, nie? I to jest taki właśnie schemat, którym większość moich znajomych poszło. Ja na szczęście się wyłamałam z tego schematu, z czego jestem dumna, że w porę się obudziłam i że jakby książki, które czytałam i filmy, na które trafiłam na YouTubie, pozwoliły mi nie wejść jakby w ten schemat. Od 2016... tak, 2016 rok. No, także zaraz po liceum, można powiedzieć, rok po liceum. Cieszę się, że nie poszłam tym schematem. Co nawet zrobiłam rok przerwy po liceum, żeby się zastanowić, co chcę dalej w życiu robić. Jakie plany. No, dobra, to tyle, trzymajcie się, hej. Okay.